A jaki telefonik chciałeś zobaczyć? A nie wiem, zależy jaki pan ma. A do jakiej kwoty? 1100. Do tysiaka? Mm. O! Coś będzie. iPhone XR 1100 albo Samsung Galaxy S10 Lite za 900. Jeszcze zobaczę, może coś jest jeszcze. Więcej nie ma na razie. Równo 1100 mam. Równo 1100? No to zobacz sobie. Może wizualnie, może do ręki, który mniejszy, który większy. O. Ten na przykład jest żółty. Taki ładny. No i zadbany widać, nie? A jaką ma kondycję baterii? No właśnie, zaraz zobaczymy. Chyba, że kolega podał na kartce. Nie. A ten? Chyba większy jest. S10 jest chyba większy. No. No to wielkość nie gra roli. Bardziej, żeby wygodny był. No właśnie, bo patrz, takiego jak masz kloca, nie? Mhm. To weź go obsługuj jedną ręką. Ja na przykład, mi jest ciężko, nie? Tu na przykład gdzieś kliknąć coś. Jak są mniejsze ręce, to już w ogóle. Tak. A ten? Bez problemu, nie? Mhm. 86% kondycja jest. Mhm. Zobacz sobie. Dobra, nie będę kombinować, wezmę ten. Tego XR-a? Mhm. Dobra. Nie targujesz się? Nie. Jest taka cena podana, to za taką kupuję. No i dobrze. Bo ja nie przyzwyczajony do tego, że się ludzie nie targują. Tak? No zawsze się tak targują? No zawsze. Nie no, jak ja widzę cenę, no to staram się tak bardziej no nie targować, bo jednak taka jest podana, to za taką powinna się kupić. Dobra. Trzymaj resztę. Paragonik. Schować go do pudełka na razie? No, tak tutaj jakoś nie wiem, żeby mi nie wypadł gdzieś. Cyk, paragon też ci schowam. W razie jakby się coś działo, to z paragonem możesz go oddać, nie? Dobrze. Dobra, wszystko? Wszystko, no. Dobra. Do widzenia. Pa, trzymaj się. Jeżeli podoba ci się to, co robię, zostaw lajka i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zapraszamy także na punkt przy ulicy Piłsudskiego 47 w Drezdenku. A jaka próba? Wiesz może? Nic nie wiem. Może nawet u nas kupił? No właśnie dlatego mi kupił, nie? Czemu? No nie wiem, no tak jakoś... No co, no taka kolej rzeczy, nie? No. Towar sprzedaje, potem wraca, Kółeczko się zakręca. No. Krąg życia Lombardu, nie? Trójeczka to jest 585. Kamyczka nie wycenię, bo nie mam takich zdolności. Właśnie na razie to ja tak z ciekawości bym dostała. A z ciekawości tylko? No, bo jakbym dostała w sumie mało, no to zostawię na razie i go oddam po prostu. To z***em już nie jesteś teraz z Kamilem, tak? No, z bratem. A, sorry. Gram 30 i 140 za gram. Gram 30 razy 140. 182. No dobra, to najwyżej się zastanowię i najwyżej wrócę. Dobra. Muszę najpierw zapytać się jego. Jego? No. Ale on ci go dał, później to jest twój. Później się nie domagał, no co ja wtedy... Jak, ale prezentu się już nie zabiera. A to był zaręczynowy? No. O matko. Dlatego mam trudny moment w tym momencie, bo nie wiem. Aha, no teoretycznie... Dobrze by było go spytać w sumie, ale no nie wiem. No. Ja na przykład bym, jak dałbym pierścionek zaręczynowy, byśmy się rozstali, no to no trudno, tak? No dałem, a nie, że pożyczyłem pierścionek, tak? No dobra, no sprzedam, no. Dobra, okej. Okay. Najwyżej przyjdzie kupić go ponownie, Emilia, nie? Jak będzie jeszcze opcja, że będzie mógł wrócić, nie? No. Znaczy, będzie można go kupić z powrotem, pewnie. Mówię, no krąg życia Lombardu, nie? Się sprzedaje, się wraca, się kupuje, się sprzedaje znowu i tak w kółko. Czy jakieś miałem sytuacje, nie? Że babka zastawiała przez pół roku silnik od łódki, nie? Spalinowy. I pewnego razu go nie odebrała, nie było jej przez 3 miesiące, zdążył się sprzedać i ona przyszła, wiesz, po 4 miesiącach, że czy jest jej silnik jeszcze. No nie ma, sprzedał się, nie? Ale ten ktoś, jak już, wiesz, skończył się sezon, sprzedał ten silnik tutaj z powrotem, nie? I on pewnego razu przychodzi i mówi, o, mój silnik jest, nie? I kupiła go z powrotem, nie? No. I znowu go zaczęła zastawiać, nie? I teraz znowu jest taki okres, że go nie wykupiła i ten silnik jest na sprzedaż, nie?
I teraz może znowu go ktoś kupi, potem po sezonie przyniesie i ten silnik tak będzie latał, nie? Lombard, woda. Lombard, woda. 100? 80? Proszę bardzo. No ale który to jest rok? Czekaj, ja już ci mówię, 2008. O Jezu, to ma 2, 3, 15 lat. No. To nie, to już jest za stary telewizorek. Ale elegancko działa. Tylko pilota nie mam, nie? No ja wiem, że działa, ale to już jest stary pryk, nie? No, no mi też, też stoi, kurde. I bez pilota? No niestety bez pilota. Po przeprowadzce gdzieś pilot się zgubił i... Tu masz te HDMI, te wszystkie te parelki, tu masz dwa razy SCART. No, no nie, za stary to jest. A, myślałem, że chociaż 5D mi dasz za wiele. Nie. I znowu muszę do domu go targać. 3D ewentualnie. No bo to na śmietnik ludzie takie telewizory wyrzucają, nie? A może za te, nie wiem, 9D, 5D może nawet ktoś sobie weźmie, nie? Akurat. Ale też bez pilota, nie? No, no pilot uniwersalny ja do niego miałem akurat, nie? Bo gdzieś mi przy przeprowadzce się zgubił pilot i nie mam akurat pilota. To co, chcesz 3 dychy? Daj 4. Po znajomości daj 4. Dwie w sumie, bo z tego pilota. A walić pilota. Pilota to nawet w tym masz, w telefonie. A nie każdy telefon obsługuje funkcję pilota. No ci powiem, ten mój na przykład, ten nowy telefon, to nawet nie ma tego, IRDY. Te starsze modele miały, nie? A ten nowy już nie ma. No IRDA to już przeżytek, teraz Bluetooth no. Jest. No, na chodzie wszystko działa, nie? Ale dupny i ciężki. No, no taki model akurat, no. Gdzie on ma przyciski? U góry. U góry? No to na wprost masz u góry. O! No. No ja mam, wiesz, telewizory, ale to wszystko takie większe, nie? A mój co z tym małym zrobić? Na działce, jak postawię na działce, coś tam pooglądać, to nawet na działce mi się nie opłaca, bo zaraz zawilgotnieje i dupa będzie, nie? A jak mam przełączyć się na HDMI? Już teraz nie pamiętam, bo ja go ile, z 3 miesiące chyba nie używałem. O, i tu masz. Tu masz, czekaj. Ustawienia AV. HDMI 1, HDMI 2 i tak dalej. Aha, i teraz będzie HDMI. Tak, teraz będzie HDMI. Dobra, jak chcesz, dwie dychy mogę zrobić. Nie no. Nice 4. 3 to jest max. 3,5. 35 zł? No. Może być. A 4 dasz? Nie. Znowu uparty jesteś. Cześć. Masz może klucz do tej piły? Do której? Stila. Klucz do Stila? Żeby ją pokrywę otworzyć. A tam jest chyba zwykła nakrętka, nie? No, ale to... Ma pan kręcić. Dobra, spoko. Czy nie, bo tak się zastanawiałem, czy chodzi o jakiś specjalny klucz, czy zwykły. No, no też ci laskie to mają wszystko, to jeden klucz do wszystkiego. Może być żabcia? Może być, co? Chociaż nie, wiesz co, nie potrzeba jednak. Szkit jest. Mogę skręcić, to wiesz, na moment, nie? Bo to widać wszystko, bo to jest już tam. To jest to jedno z tych nowszych. Generalnie ci powiem tak. Tu jest jeszcze dowód zakupu, chyba. No i w euro tak, była kupiona. No, no po 7 marca chyba. No, no to dosyć drogie są teraz. 1149 zł ktoś dał za nią, nie? No, no, to też tak obciąłem, jak znacie kosztują. Zobaczyłem, że jest u ciebie, mówię, półtora roku czekam, aż będziesz miał piłę jakąś, bo muszę kupić. To chcesz ja? No, to bym brał. Dobra. Od razu, no, widzę, że jest fajnie, fajnie. Z aplikiem można płacić? Można. No to te dokumenciki sobie schowaj, to się przyda. No, no jakby gwarancja czy coś. Gwarancja nie? Czy coś to zawsze będzie. No, 2 minuty. Dwie minuty na co? Nie, bo to od kogoś potrzebuje blika, wiesz? Aha. Więc jak zawsze. Wyślę ci blika od razu jak napiszesz. Napisałem 2 minuty. Jak mam to potrzebuje, to. No, chwilę postoi. Życie. Słuchaj, tu kopiarkę jeszcze masz? Kopiarkę? No, sero. To twoją drukarkę? No. Mam. To ja w piątek ją, te, moja przyjdzie i zapłaci. W piątek. Mhm. A dopiszesz to, co tak nie? To wiesz, jest zaległe, nie? To co, do piątku zaczekać z tą drukarką? No, moja powiedzie, przyjdzie i zapłaci, nie? Ta w kartonie Canona, tak? No to czarna taka, no. Dobra. Bo ja telefonu nie mam nic więcej, tylko tą drukarkę, nie? Nie, wszystko jest
Dobra. Kwita. To w piątek moja ci po obiedzie przyniesie, zapłacisz za tą drukarkę. No. A drukarka niech stoi, a ja sobotę ją odbiorę, nie? Bo ona nie da rady sama ją wziąć, nie? No dobra, spoko. Dobra. Ja będę z pracy wracał w sobotę, wiesz? To teraz zabieraj ją. Dobra. Masz bliczkę już? No, mam. Polecam ci, jak trzymasz pilarki, jak dłużej, to zakręcę cedowanie oleju na łańcuch, bo będą ciekło później. A jak to się robi? Pod pokrywą gdzieś to rozkręcasz w sztylu, to jest łatwe do zrobienia, plus parę nie pamiętam, wiesz, bo ja w szkole miałem sztyle i się na sztylach tylko uczyłem. No i to od modelu zależy, tam w instrukcji zwykle jest. W sztylu to się gdzieś tutaj od spodu robi. Masz te, jest taka jedna śrubka, wtedy ją się przekręca na lewo, na prawo. A mógłbyś tu na przykład pokazać na tej, gdzie? Na tej nie wiem. Właśnie mam taki problem, że to czasami cieknie olej z którejś, nie? No to podawanie oleju wtedy trzeba zakręcić. Gdzie to jest? Tu od spodu nie ma, to pewnie już pod pokrywą. A teraz się nie pokażę, bo nie ma. Aha, no każdy model ma gdzie indziej pewnie, nie? No, bo to jest różnie. Bo my w tych starych wszystkich mieliśmy od spodu, bo my w szkole mieliśmy to takie, no, wiekowe, ale działały. Półtora roku czekałem, aż piła jakaś będzie, bo mówię, potrzebuję do siebie, bo mam jakieś rzeczy do wycięcia, ale kupować nową bez sensu, szukać po Eliksie też bez sensu, bo to nie wiadomo co będzie. A właśnie, że ta, ona wyszła w zeszłym roku, to nie może być jakaś przekatowana. Na żywo to no, wyszła w zeszłym roku i kupiłem ją w ogóle w tym roku, nie? No, ona w zeszłym roku wyszła. Patrzę, że jest praktycznie... Praktycznie nowka jest po tych, nie? Po śladach użytkowania, lekkie tam zarysowanie, ale to jest normalne. O kurczę, za 7 stówy? A to do jakiejś szkoły pilarstw? Leśnej. A leśnej? Technikum leśne. Na Guzinic. A Makulacha to dobra piła? Makulacha nie wiem, no my albo na sztylach, albo na Husqvarna, więc innego się nie używało. Nam radzili zawsze tak, żeby kupować tą piłę, do której najbliżej jest serwis. Bo z tego co mówił Ferdek, najlepszy pilarz w nadleśnictwie, nie wiem czy kojarzysz. To kojarzę, no oglądam serial regularnie. Ale kojarzysz pana Ferdka? No, kojarzę, ja wszystkie odcinki mam obejrzane. Czyli rzeczywiście pan Ferdek istnieje, tak? I to rzeczywiście jest taki konkretny pilarz? A ja słyszałem o nim, bo ja mam kolegów, to co robią w okolicy, też są po szkole leśnej i też mi gadali kiedyś o Ferdku. Że Ferdek najlepszy pilarz. Tak, gadali. No to Ferdek polecał Makulachę. Bo to jest z podramienia Husqvarny niby, czy coś takiego, nie? Dobra, dzięki, cześć. Hej.